lubi zabraniać. Lubi zabraniać i od zawsze, tak tylko pojawiały się jakieś takie ruchy jeszcze nie do końca skodyfikowane, nazwane, gdy coś tak się wymykało takiemu właśnie poukładaniu duszpasterskiemu, to najlepiej, najprościej zabronić. Nie jesteś w oazie, to nie masz prawa głosić Ewangelii. Jak będziesz w oazie, jak przejdziesz wszystkie cykle formacji, na końcu będziesz mógł głosić Ewangelię. A teraz nie wolno ci. No wymyślę taki przykład. Tego rodzaju zabraniania wszystkiemu, co się jakoś wymyka. Takiej właśnie tendencji do hierarchicznego powkładania do szuflad. Można by znaleźć w historii Kościoła całe mnóstwo i tak jest do dziś. Co jakiś czas właśnie podkusi jakiegoś hierarchę, żeby zabronić. I dzisiaj dokładnie o tym jest mowa w Ewangelii. Kiedy pojawiają się ludzie, którzy w imię Jezusa dokonują cudów. I ci jeszcze właśnie nie są porządnie nawet już apostołami, a już chcą zabraniać. Jezus mówi, nie zabraniajcie. Drogi hierarcho, chwilę pomyśl, zanim tak gwałtownie zapragnie ci się zabronić komuś czegoś, ponieważ nie mieści się to w twoich duszpasterskich kategoriach.